Panie prezydencie, pytanie od lóż białostockiej, bielskiej, częstochowskiej oraz loży Rady Głównej Business Center Club. Jak wyobraża pan sobie współpracę z biznesem jako prezydent Polski? Przede wszystkim Polska dzisiaj potrzebuje silnego prezydenta, który w momencie, kiedy wychodzimy z epidemii, kiedy grozi nam jeden z największych kryzysów gospodarczych od wielu lat, musi wychodzić z inicjatywami, musi być aktywny, musi patrzeć władzy na ręce, ale też proponować pewne rozwiązania. I do tego jest potrzebny dialog z przedsiębiorcami, którzy, właściciele polskich firm, najlepiej wiedzą, w jaki sposób można szybko wyjść z kryzysu, tak żeby nie tracić miejsc pracy. I dlatego te instrumenty, które już są, Narodowa Rada Rozwoju czy Rada do Spraw Przedsiębiorczości, muszą stać się forum prawdziwego dialogu z przedsiębiorcami.